Początek drugiego listu świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan. Paweł, Sylwan i Tymoteusz, do kościoła Tesaloniczan w Bogu Ojcu naszym i Panu Jezusie Chrystusie, łaska Wam i pokój od Boga Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa. Bracia, zawsze winniśmy za Was Bogu dziękować co jest rzeczą słuszną, bo wiara wasza bardzo wzrasta, a miłość wzajemna u każdego z was obfituje. I to tak, że my sami w kościołach Bożych chlubimy się wami z powodu waszej cierpliwości i wiary we wszystkich waszych prześladowaniach i uciskach, które znosicie. Są one zapowiedzią sprawiedliwego sądu Boga. Celem Jego jest uznanie Was za godnych Królestwa Bożego, za które też cierpicie. Bo przecież jest rzeczą słuszną u Boga odpłacić uciskiem tym, którzy Was uciskają, a Wam, uciśnionym, dać ulgę wraz z nami, gdy z nieba objawi się Pan Jezus z aniołami swojej potęgi w płomienistym ogniu, wymierzając karę tym, którzy Boga nie uznają i nie są posłuszni Ewangelii Pana naszego, Jezusa. Jako karę poniosą oni wieczną zagładę z dala od oblicza Pańskiego i od potężnego majestatu Jego, w owym dniu, kiedy przyjdzie, aby być uwielbionym w świętych swoich i okazać się godnym podziwu dla wszystkich, którzy uwierzyli, bo Wyście dali wiarę świadectwu naszemu. Dlatego modlimy się zawsze za Was, aby Bóg nasz uczynił Was godnymi swego wezwania, aby z mocą udoskonalił w Was wszelkie pragnienie dobra oraz czyn płynący z wiary, aby w Was zostało uwielbione imię Pana naszego Jezusa Chrystusa, a wy w nim, za łaską Boga naszego i Pana Jezusa Chrystusa.